Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Sifu, w serii, która zwie się pierwsza kawadnia, jest to seria, w której zajmuję się grami, która z jakiegoś powodu przykuły moją uwagę, zainteresowały mnie i zafrapowały. I dzisiaj jest troszeczkę inaczej, ze względu na to, że bardzo źle się czuję, a wystartowały epikowe promocje, więc przy okazji ludziska w tym momencie trwa wyprzedaż epikowa, już wam mówię, oszczędności w Epic od 5 do 19 sierpnia, mnóstwo gier jest na promocji, większość z nich jest 75% taniej, aczkolwiek nie wszystkie, w tym momencie patrzycie na Sifu, które w standardowej edycji nie jest taniej, ale w edycji Deluxe już jest. Więc standardowa edycja kosztuje 139 zł, a Deluxe normalnie 169 i teraz na promocji jest za 67,60. Jeżeli skusicie się na ten tytuł, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego taga kreatora Wizu Epic, bo wspieracie mnie w ten sposób. A gierka jest bardzo ciekawa, jest to produkt twórców Absolver. Znaczy istnieje, chciałem powiedzieć nieistniejącego już. Ta gra istnieje. To jest chodzone mordobicie MMO, bardzo ciekawa gierka, ale no w sumie jest bez sensu, bo musi być społeczność, żeby w to grać, bo ta gierka się prawie w całości opiera na PvP poza tutorialem, więc nie jesteście w stanie rozwijać postaci, levelować, nie jesteście w stanie nic za bardzo zrobić, jeżeli nie ma żywej społeczności, a w tej grze nie ma żywej społeczności. Absolver jako koncept podobał mi się strasznie, ta gierka jest cudna stylistycznie, gameplayowo wszystkie rzeczy awesome, tylko bijacie nawet jak są ludzie do świata, w którym inni gracze od lat swoje skille git good, bardzo git good, a wy zaczynacie i wycierają wami podłogę, to nie jest fajne doświadczenie, to nie jest przyjemne doświadczenie, brakuje kilkudziesięciu tysięcy godzin rozgrywki, żeby dorównać do tych, którzy wciąż grają, więc widzicie, że gierka nie ma prawa się utrzymać. No ale wracając do Sifu, jeżeli chodzi o ten tytuł, to jeżeli dobrze pamiętam, disclaimer, dostałem to od twórców do testów, chciałem kupić sobie sam, jeżeli dobrze pamiętam. Deweloperem jest oczywiście Slow Clap i wydawcą Slow Clap jest, wyszło to w 2022 roku, więc parę ładnych lat już ma, ale wygląda dalej fantastycznie, no tym to się za moment zajmiemy. Jeżeli mówimy o DLC, to są dodatki, pakiet z uaktualnieniem i kilka innych rzeczy. I jeżeli nic nie pokręciłem, prawie wszystko jest w darmowych update'ach, czyli sam fakt, że gierka się sprzedała dobrze, to dodatki, podobnie jak do takiego wieśka, wychodziły i tam się pojawiają areny, jakieś koopy, nie koopy, różne inne opcje, których oryginalnie na samym początku nie było. Jeżeli chodzi o to, kim i z czym, to gramy jako człowiek, który idzie się zemścić. Mamy do wyboru, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka, a poza tym rozwijamy się z każdym zgonem. Za każdym razem, jak nas spiorą i pokonają, to powracamy troszkę w starszej wersji, więc też nawiązując do fabuły, jest tutaj fajne zagranie, które zresztą twórcy Remnanta zrobili w swojej innej gierce. Kurde, nie pamiętam, jak ta gra się zwała, ale też taki design graficzny, troszkę to mocno ciosanych, nie topornie, tylko mocno ciosanych osóbek był tam i bujaliśmy się po innym świecie, starzejąc się z każdym zgonem. Na samym początku byliśmy jakby fizycznie troszkę lepsi, a potem w magię uderzaliśmy, tu jest trochę inaczej to rozwiązane. I jest to ciekawy patent, z drugiej strony ciekawsze do opowiedzenia jako historia filmowa niż gameplayowo z mojej perspektywy, ale to mój prywatny odbiór. Jeżeli chodzi o grywalność, to jest chodzone mordobicie, bardzo rozbudowane chodzone mordobicie, to nie jest prosta gra. Ta gra jest zaprojektowana, żeby wami wycierać podłogę. Jeżeli jesteście prograczem, odczujecie, że ta gra wymaga od was. Jeżeli jesteście początkującym graczem, będziecie latali po ścianach jako ja latam, więc tutaj się sporo różnych rzeczy dzieje, niekoniecznie na plus. Jeżeli nie lubicie się frustrować przegrywaniem, no to ta gra polega na przegrywaniu, między innymi to jest etap rozwoju w tym tytule, więc to tak ze swojej strony mogę dorzucić. Jest progresja, jest cała masa różnych zdolności, które w sumie odblokujemy, uczymy się, ta gra jest z gatunku git good, więc idziemy do przodu i stajemy się coraz lepsi, dlatego że my coraz lepiej gramy, a nie dlatego, że nasza postać jest mocniejsza, chociaż to też. Jest świetna narracja, przeciwnicy są zróżnicowani, mają różne umiejętności, więc nie każdego da się przewrócić i nim rzucić, niektórym nie za bardzo, z drugiej strony innymi możemy miotać albo zasłaniać się nimi tak, żeby ktoś, kto nam chce zrobić krzywdę, sprawił najpierw swojego kumpla, a my wjedziemy z kontrą. Jest bardzo dużo rzeczy, które można wziąć pod uwagę, jak odbijanie się od ścian, żeby kogoś mocniej kopnąć, jakieś ślizgi, przeskoki. Gra przestrzenią jest bardzo rozbudowana w tym tytule, footsies do tego. No jest to jedno z lepszych mordobić, jakie w życiu widziałem. Z drugiej strony jest dla mnie prywatnie zbyt wymagające, plus preferuję dwuwymiarowe mordobicia mano-mano, a nie takie bieganie, skakanie i rozwalanie się. Ale jeżeli ktoś obejrzał Oldboya albo jakikolwiek inny film kung fu, nie wiem, Ip Man czy coś, i potrzebuje gierki, która jakby zapewni wam podrapanie w to swędzące miejsce, że nie ma takich gier za dużo i takich fajnych gier na rynku, to Sleeping Dogs oraz
właśnie Shifu. To są dwa tytuły, jedyne dwa tytuły, które mogę z ręką na serduchu czysto polecić. Przechodząc do sterowania, bardzo polecam lecieć na padziku. Na klawiaturze i myszce też oczywiście się da, ale ta gra jest skonstruowana, że będziecie lecieli na padzie. Niestety gały arcade'owe nie za bardzo tutaj podejdą, więc padziki i jak najbardziej padziki, i zresztą na wszystkich padzikach działa to fantastycznie. Strefa wideo mi prywatnie bardzo podeszła do gustu, bardzo mocno stylizacja, jest charakterna i charakterystyczna grafika. Jeżeli wam ten charakter nie podejdzie, no to niestety, ale w tym co robi, to robi bardzo dobrze. Animacje są płynne, soczyste i widać co robią przeciwnicy, nie muszą markować swoich ataków, ciosów i całej reszty, bo widać pracę całym ciałem, jak się napina i próbuje wykonać jakieś uderzenie, to jeżeli mamy wystarczająco dobry refleks i jesteśmy otrzaskani z gierką, a nie grałem od parunastu miesięcy, więc trochę trudno mi się do tego odnieść. Pewnie na nagraniu widać, jak no wycierają podłogę albo tam jakiś trailer jest. No to uczymy się właśnie tego, uczymy się tych animacji, uczymy się ustawiania przeciwników. Jak zaczynają się odpowiednio pozycjonować, to wiadomo, że będą konkretne ataki próbowali wykonać, i ucząc się tego, przechodzimy właśnie dalej, stajemy się coraz lepsi z mojej perspektywy. To jest świetne, no ale wymagające bardzo. Jeżeli chodzi o strefę audio, nawiązuje mocno do klimatu filmów kung fu. Świetna. Ja jestem zakochany, naprawdę na wysokim poziomie to jest. Jeżeli chodzi o bugi, to w sumie nie pamiętam, żeby było cokolwiek bardziej ostrego. Było nie najgorzej, było nie najgorzej. W temacie plusów i minusów, jeżeli nie lubicie wymagających gier, trudnych raczej bym powiedział, to nie jest tytuł dla was. Jeżeli chcecie w coś wsiąknąć i napierdzielać się z własnymi słabościami i brakiem umiejętności, to jest tytuł chyba jeden z lepszych na rynku. W tej kategorii wagowej przynajmniej. Są tytuły z troszkę mocniejszym budżetem, które robią niektóre rzeczy lepiej, ale takiego kung fu grania za dużo na rynku nie ma, przynajmniej nie w tym klimacie. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, to mamy minimalnie Windows 8.8.1, procesor taki jak AMD FX 4350 lub Intel Core i5 3470, 8 GB RAM i 22 GB wolnej przestrzeni na dysku. Karta graficzna taka jak Radeon R7 250 lub GeForce GT 640. W zalecanej konfiguracji będzie już Windows 10, procek taki jak AMD FX 9590 lub Intel Core i7 6700. 10 GB RAMu, a grafika już taka jak GeForce GTX 970 lub Radeon R9 390X. W dostępnych wersjach językowych mamy pełne udźwiękowienie w języku angielskim, a napisy w języku angielskim, chińskim, uproszczonym oraz tradycyjnym, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski, rosyjski, hiszpański na Hiszpanię oraz język turecki. Macie chwilę bez mojego monologu? When I look into your eyes, I see nothing but a fool. I to wszystko. Reasumując, na dole w przypiętym komentarzu macie link do tego tytułu oczywiście. Jeżeli się skusicie, będziecie go łapać, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego taga kreatora Wizu Epic, wspieracie mnie w ten sposób. Ale w bonusie wydaje mi się, że przechodząc do tego, czy warto ten tytuł, ja go planowałem złapać w pełnej cenie. Jeżeli dobrze pamiętam, twórcy mi zapewnili do ogrania. Promocja to jest dobry moment, żeby złapać, szczególnie, że jest całkiem niezła, może nie dzika, ale całkiem niezła promocja jest w tym momencie na wersję od razu Deluxe. To jest gierka, której gdybym nie dostał, to bym ją złapał prawdopodobnie w pełnej cenie. A gdybym nie miał gotówki, to na pierwszej lepszej promocji, która by się pojawiła. Jeżeli lubicie chodzone mordobicia, to jest jednym z najlepszych na rynku, które istnieje, chociaż tak jak mówię, wymagający jest. Linki na dole w przypiętym komentarzu i bawcie się dobrze. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego dzonka, świetnych gierek do grania, do następnego i hej! Szczerze powiedziawszy, to planowałem grać i gadać jednocześnie, ale tak mną podłogę wytarli, że było, no dobra, to ja może wyłączę grę, nagram samo gadanie, a potem dogram gameplay w tle albo złapię trailery. Zbyt źle się czuję, żeby przypominać sobie, jaki skill był do tego tytułu. Nie pamiętam klawiszy, gdzie był blok, gdzie była kontra. To była masakra.